To jest bardzo istotne, o tym często zapominamy w naszej opowieści, czy o samej pandemii, czy o jej ekonomicznych konsekwencjach. Ograniczenie praw wolności człowieka, my w Europie się na to bardzo łatwo teraz godzimy, bo wszyscy jesteśmy w uzasadnionym, zdaje się, lęku przed śmiercionośnością, przed tym, jak bardzo śmiercionośny jest ten wirus, co widzimy w północnych Włoszech, ale na ile takie obostrzenia mogą na stałe zagościć i na trwałe zostać w naszym porządku prawnym? No, jest wiele takich technologii, które się pojawiają, zawsze były w świecie. Termowizyjne metody inwigilacji, które były przez jedną z izraelskich firm wprowadzone, mierzenia temperatury ciała i tego, co się dzieje w człowieku, czy jest pobudzony, zdenerwowany, które działały na ulicach. W tej chwili są uruchamiane w wielu państwach mechanizmy do sprawdzania temperatury ludzi na ulicach. Tak? To przechodzi w ogóle niezauważone. Wykorzystywanie telefonów komórkowych i dotyków telefonu komórkowego do mierzenia temperatury. Dawniej wykorzystywane to miało być do odblokowywania telefonów odciskiem. Okazuje się, że bardzo szybko można to przestawić do sprawdzania, jaka jest temperatura człowieka. Kolejna aplikacja to australijska aplikacja, która polega na tym, że kiedy kaszlemy, telefon jest w stanie odróżnić kaszel, jakim się kaszlemy. To jest kwestia tylko przekazywania tego innym, że ktoś kaszle w domu albo w naszej okolicy. Ale ten sam mechanizm, czy ta sama aplikacja pozwala odróżnić śmiech, nastrój, płacz, wiele innych rzeczy. To już zaczyna funkcjonować i wszyscy na to się godzimy, ponieważ wymaga tego chwila, kiedy na jednej szali mamy do wyboru bezpieczeństwo, a zachowanie prywatności, no to oczywiście będziemy wybierali bezpieczeństwo w tej sytuacji. Myślę, że te rzeczy, które wydawały nam się takie bardziej z filmów science fiction i nawet wiedzieliśmy, że takie technologie są, ale nikt nie sądził, że staną wprowadzone, zaczynają być mainstreamem.